Dzień dobry Państwu. Tym razem moim gościem jest pan Tadeusz Piuro, członek zarządu województwa podkarpackiego od 27 maja tego roku. Panie marszałku, chciałbym, żebyśmy porozmawiali o bardzo ważnym przedsięwzięciu dla naszego regionu i nie tylko, jako że mamy do czynienia, czy mieliśmy do czynienia z inauguracją roku akademickiego na wielu podkarpackich uczelniach. Natomiast mam nadzieję, że w przyszłym roku, czy jest taka szansa, na inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Rzeszowskim będzie Wydział Lekarski. Cieszy mnie to, że 27 maja nastąpiła ta nowa jakość województwa podkarpackiego, został wybrany nowy zarząd województwa podkarpackiego i sądzę, że ty, drogi Tadeuszu, z marszałkiem na czele wspólnie doprowadzimy do tego, ażeby ten wydział tak oczekiwany od nowego roku akademickiego powstał. Witam wszystkich Państwa. Bardzo się cieszę, że mogę tu dzisiaj właśnie być na programie razem z moim kolegą Stanisławem, posłem Stanisławem Ożogiem. To znaczy, no, cieszę się, że takie optymistyczne tutaj nastawienie jest, że w przyszłym roku uruchomimy kierunek lekarski. Aż tak dobrze to chyba nie będzie, ale tak naprawdę ze swej strony zrobiliśmy wszystko, żeby nie było opóźnienia w tworzeniu tego kierunku lekarskiego. W dniu 13 września i 3 października zostały podpisane umowy pomiędzy Uniwersytetem Rzeszowskim, a najpierw Szpitalem Wojewódzkim nr 2 imieniem Świętej Jadwigi Królowej, ostatnio imieniem Chopina na ulicy Chopina. To jakby z naszej strony zostaje jeszcze tam część małych szpitali, Gruźlica, zostaje jeszcze szpital miejski, być może jeszcze coś, ale tak naprawdę jest w tej chwili już wypełnienie z naszej strony tego, co 17 września 2012 roku ujmowane było w mapie dojścia do kierunku lekarskiego, tego porozumienia, które było zawarte pomiędzy rektorem Uniwersytetu, marszałkiem, wojewodą i prezydentem miasta Rzeszowa. My ze swej strony spełniliśmy wszystko. Ja jestem z natury optymistą, jestem pragmatykiem, natomiast wierzę, że ten wydział zostanie otwarty w 2014 roku, a w najgorszym przypadku 1 października 2015 roku. Jak powiedziałem, jestem pragmatykiem. Rok przyszły to rok wyborczy, tak samo zresztą jak 2015 też rok wyborczy i to będzie decyzja polityczna. Chociażby uniwersytet i cała baza była przygotowana jak najlepiej do utworzenia, powstania tego kierunku, bez woli politycznej nigdy taka decyzja nie zapadnie. Powiem może trochę przewrotnie, ale przecież utworzenie Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Jagiellońskiej to też była na owe czasy decyzja polityczna, zresztą to podobnie jak i powstanie Uniwersytetu Rzeszowskiego. Natomiast cieszy mnie, że konsekwentnie realizujecie te poszczególne kroki niezbędne do wykonania, natomiast cieszy mnie, że ty jesteś z ramienia zarządu odpowiedzialny za podejmowanie tych decyzji. Z mojej strony, ze strony polityków na pewno będziesz miał takie wsparcie i wyrażam przekonanie, że niezależnie od opcji politycznej, dlatego że jest to po prostu działanie ponad podziałami politycznymi dla dobra regionu. I może do tego, co powiedziałeś. Powiedz ty, dlaczego to jest tak ważne przedsięwzięcie, nie tylko ze względu politycznego? Tak naprawdę jest to rzeczywiście decyzja polityczna. W tej chwili 31 października zbiera się Senat Uczelni, który musi przegłosować wniosek. Dopiero wtedy będzie mógł on trafić do Ministerstwa Zdrowia oraz Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Rzeczywiście pracy uniwersytet ma dużo, ten wniosek to jest bardzo obszerny. On ujmuje tak naprawdę wszystkie elementy, poczynając od naboru pracowniczego, powołań, od funkcjonowania zakładów klinicznych, poszczególnych katedr, także jest to rzeczywiście obszerny wniosek i tak jak mówię, decyzja będzie zapadać, w listopadzie zostanie złożony ten wniosek do tych dwóch szczególnie ministerstw, które będą opiniować ten wniosek, czyli ministra zdrowia i ministra szkolnictwa wyższego. Ja wierzę tak naprawdę, że to jest rzeczywiście korzyść duża dla Rzeszowa i to rzeczywiście jest to wsparcie będzie wszystkich sił politycznych, żeby ten kierunek lekarski, może nie 2014, ale 2015, żeby był pierwszy nabór tych studentów. Tym bardziej, że również równolegle, oprócz tego wniosku, w tej chwili buduje się również zakład nauki o człowieku, który działkę na terenie szpitala na ulicy Lwowskiej przekazał również zarząd województwa.
Tam w tej chwili są przeznaczone środki unijne ponad 23 miliony złotych i na koniec 2014 roku jest szansa, że ten zakład powstanie i te początki naboru, właśnie potrzebny jest ten zakład do tego, żeby tam studenci początkowo rozpoczęli tą naukę studencką. Bo tak naprawdę te katedry i te kliniki to będą potrzebne za 3 lata od momentu naboru, czyli tak naprawdę około roku 2015. Korzyścią dla naszego województwa po pierwsze zwiększy się poziom leczenia pacjentów. Prestiż placówek, które będą tymi szpitalami klinicznymi, wprowadzi się nowoczesne metody leczenia. Korzyścią również dla naszego województwa będzie również uzupełnienie braków kadrowych lekarzy przez przyszłych absolwentów rzeszowskiej uczelni, bo wbrew pozorom lekarzy brakuje. Mamy dużo łóżek szpitalnych, mamy dużo personelu białego, ale lekarzy, specjalistów brakuje. Jest szansa, że ci lekarze wysokiej klasy przyjdą do nas i również spowoduje to również to, że ordynatorzy obecni będą robili habilitację, kadra będzie oparta głównie na lekarzach z naszego regionu. To wszystko powinno sprzyjać rozwojowi właśnie naszego województwa podkarpackiego na czele tutaj z Rzeszowa. Powiedzmy też więcej, że w Polsce nie możemy mówić o nadmiarze lekarzy, wręcz odwrotnie. Wskaźnik na 1000 mieszkańców w Polsce to jest jeden z najniższych w Europie. Dla porównania w Czechach powiedzmy, że to jest wskaźnik 3,52, przy naszym 2,20. Natomiast Słowacja to jest 3 lekarzy na 1000, a w kraju OECD to jest i 3,2 lekarza na 1000 mieszkańców. Natomiast jeśli chodzi o województwo nasze podkarpackie, to od tej średniej na niekorzyść odstajemy i biorąc pod uwagę ten wskaźnik na 1000 mieszkańców, jest jednym z najniższych w Polsce. I ta sprawa, powołanie tego kierunku lekarskiego, jak widzimy z tych przytoczonych danych, jest bardzo ważna dla naszego regionu i dla kraju wręcz. Jeszcze powiedzmy tutaj o położeniu, szczególnym położeniu województwa podkarpackiego, graniczne województwo. Unia Europejska graniczy z Ukrainą jako granica zewnętrzna. Później powiedzmy, drogi Tadeuszu, o interesie młodzieży naszej podkarpackiej. Także to całość się zbiera na to, że decyzja jest jak najbardziej uzasadniona, wręcz powiem konieczna. To znaczy, tak jak tutaj było powiedziane i tak jak cały czas mówię, rzeczywiście my ilość łóżek w przeliczeniu na mieszkańców mamy rzeczywiście dużo, te wskaźniki są pozytywne, natomiast rzeczywiście ilość tych lekarzy odbiega od średniej krajowej, już nie mówiąc o średnich europejskich. I tak jak tutaj zostało powiedziane, sąsiadujemy również ze stroną ukraińską i ja wierzę również, że tutaj do nas będą przyjeżdżać, jeżeli będzie rzeczywiście klinika, będzie kierunek lekarski, to raz zostanie otworzony również na tą stronę, ale jednocześnie będą do tych szpitali, ze względu na to, że ten poziom się znacząco będzie zwiększał, kadra będzie poszerzana, coraz więcej naukowców chce przychodzić do Rzeszowa i w tym momencie poziom tego kształcenia, a potem poziom leczenia będzie zwiększony, czyli jest szansa również, żeby ta migracja ze strony Ukrainy była tutaj, żeby to było można leczyć. Zresztą to będzie również sprzyjać, aby te białe plamy, które są w naszym województwie, które w tej chwili fundusz płaci duże migracyjne dla osób, które chcą tej pomocy lekarskiej, a nie mogą uzyskać w województwie, tylko muszą jechać daleko na Śląsk, czy do Warszawy, czy do Lublina. W tym momencie będzie to zminimalizowane i stąd też szansa na lepsze funkcjonowanie naszych placówek w przyszłości. Ale o problemach służby zdrowia tej podkarpackiej to jest temat. Obiecuję Ci na następne takie spotkanie. Natomiast ja chciałbym obalić taki mit, że oto my tu na Podkarpaciu czy w Rzeszowie nie mamy doświadczenia, jeśli chodzi o kształcenie na jakichś kierunkach medycznych. To jest nieprawda, bo przypomnę wszystkim, a niektórym chciałem o tym powiedzieć. Od 2005 roku na Uniwersytecie Rzeszowskim przecież jest Wydział Nauk o Zdrowiu z kierunkami fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, elektrokardiologia, a od marca 2011 roku przecież funkcjonuje z dobrym skutkiem Wydział Medyczny na Uniwersytecie, który to Wydział Medyczny uzyskał prawo nadawania tytułu doktora nauk o zdrowiu. Także jakieś doświadczenie plus ta baza niezbędna do zafunkcjonowania właśnie Wydziału Lekarskiego u nas tu w Rzeszowie,
A cieszy mnie, bo wymieniłeś placówki służby zdrowia, również te poza Rzeszowem. To wszystko mamy. Tylko trzeba tej determinacji, której wierzę, że nie zabraknie przede wszystkim zarządowi, tobie, całemu zarządowi, sejmikowi i też nie zabraknie dobrej woli ze strony wszystkich polityków, parlamentarzystów ponad podziałami politycznymi. Ja też wierzę, że nam na pewno nie zabraknie tej woli, żeby rzeczywiście ten kierunek lekarski powstał. Tym bardziej, że ja chciałem tutaj dodać, że w tym momencie wymieniałeś tutaj część wydziałów, które funkcjonują, prawda, na tym wydziale lekarskim. Również chciałem dodać, że jest również zezwolenie na nabór i na uruchomienie Wydziału o Zdrowiu Publicznym, co w tej chwili no, nie będzie tego naboru, bo to już decyzja zapadła późno na szczeblu Ministerstwa Zdrowia, ale to rozszerza rzeczywiście te kierunki, które tu znajdują się już na Wydziale tym medycznym. Natomiast ja tu chciałem jeszcze zasygnalizować, że tak naprawdę Rzeszów no, w pewnym momencie był przygotowany do kierunku lekarskiego, do Akademii Medycznej, przecież pamiętamy, że w latach 2000 były te pierwsze 3 lata tutaj studiów się odbywały, tylko brakowało ewentualnego przełożenia, żeby rzeczywiście sfinalizować już Wydział Medyczny w tym całym wydaniu, czyli 6-letnim. No teraz jest taka szansa i wierzę, że to zostanie rzeczywiście sfinalizowane. Ja tutaj proszę wszystkie opcje polityczne, żeby rzeczywiście wspierały tą decyzję na szczeblu Ministerstwa Zdrowia, na szczeblu Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego, bo te decyzje będą tam zapadały. Mam nadzieję, że tym razem tak będzie. Serdecznie Ci, Tadeusz, dziękuję za wspólną rozmowę przybliżającą szanse, wielkie szanse, ogromne szanse dla naszego przepięknego regionu. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję Państwu.